GTA 3 tajemnice i ciekawostki, odcinek pierwszy. Opracowanie i montaż Goral 9.3. Panie, odradzam Państwu oglądanie tego beznadziejnego filmu. Te prymitywne dowcipy, mongolskie dialogi. Dlatego proszę nie oglądać tego debilnego filmu. A poszedł pan w chuja. Siema, zapraszam was do oglądania najlepszej produkcji o tajemnicach i ciekawostkach GTA 3. Przedtem załatwmy kilka formalności. W programie mam zamiar przedstawić wam przenajróżniejsze ciekawostki, jakie w GTA 3 można znaleźć. Czeka was zatem około 7-8 odcinków. Jednakże liczba ta może ulec zmianie dzięki waszej współpracy. Odkryte przez was ciekawostki możecie wysyłać na adres slonevar@interial.com. Ostatnia sprawa, o której mam zamiar powiedzieć, to reklama kont YouTube. Jeśli będziecie ją chcieli, to zrobię ją na takiej samej zasadzie jak u Willi Extreme. Reklamować swoje konto będą mogły osoby, które mają na swoim koncie przesłane kilka filmików. Wyrażcie swoją opinię na temat reklamy w komentarzach lub na moim kanale. Dobra, dosyć tego pierdolenia. Zabierzmy się do roboty. Siema, Eniu! Siema. Nie zasad, skurwysynu. Dobra, wypierdalamy z tej nory. Jedziemy do celu. Pierwszą ciekawostką będzie przypominać znany wam z Vice City apartament 3C. Aby dostać się na miejsce, potrzebny będzie nam policyjny radiowóz. Dobra, powoli docieramy do celu. Ja pierdolę, to wygląda makabrycznie. Pewnie do tej roboty chłopcy na posterunku wynajęli tego samego żenika z Vice City. Dobra, pora przyjrzeć się temu z bliska. Tak jak się spodziewałem, wali jak z murzyńskiej chaty. Nie ma czego dłużej podziwiać. Przechodzimy do następnej ciekawostki. Dobra, teraz przechodzimy do drugiej ciekawostki. Jak zauważyliście, w ciekawostkach do innych serii GTA twórcy często wymyślają różne dziwactwa. Teraz jedziemy jednemu z takich dziwactw bliżej się przyjrzeć. Dodam, iż na innych filmikach zamieszczonych na YouTube nie znalazłem tej ciekawostki, więc będzie ona prawdopodobnie pokazana jako pierwsza. Jakaś kolejna wiadomość od pedofila. Nie mam zamiaru pogadać o twoim interesie. Nie ze mną te numery. I proszę, większego okretyństwa normalnie nie widziałem. Musi im się zajebiście nudzić, skoro stawiają pachołek na głowie pomnika. Ścisz tą muzykę, bo ci lacza wypierdolę. To się doigrałeś, palancie. Pozostaje mi tylko wyrównać rachunki z tym głupim cpelem. I co się tak przecie? Ale urwał! Ale to było dobre! No fajnie, ale niestety nie uda ci się podpierdolić tej skrudy. Pora na następną ciekawostkę. Tak, dobrze widzieliście. Rockstar tym razem nie poszczędził nam widoku swoich reklam i liczby 69. Wybierzemy się teraz obejrzeć jedną z ich reklam. Co ciekawe, wszystkie billboardy są rakietoodporne. To już szczyt bezszczelności. Większych reklam zrobić już nie mogli. Dodam, że takie same reklamy są też w innych okolicach, ale nie ma sensu zapierdalać na drugi koniec miasta, żeby je wam pokazać. Zmywam się stąd, bo zaraz będą miśki z suszarką. Jedziemy zobaczyć ostatnią już ciekawostkę w dzisiejszym odcinku, liczbę 69. Za 10 metrów skręć w lewo. Skąd to się kurwa wzięło? Zamknij mordę, jebany mamucie. I jeszcze ma czelność pyskować. Dobra, koniec tej konwersacji. Wyłączam tego zasranego GPS-a.
Jesteśmy na miejscu. I proszę bardzo, jak widać, upodobanie grafików z Rockstara nie ma granic. Niestety jak na razie nie znalazłem ich więcej oprócz kilku takich plakatów w innych miejscach. Jeśli znajdziecie tą liczbę w innej formie, proszę słać ją na moją skrzynkę. No to zaczęła się niezła rozpierducha. Uciekam stąd, aby za chwilę spotkać się z wami w studiu. Zanim się z wami pożegnam, chciałbym powiedzieć, że kolejne tajemnice i ciekawostki będą w mniej więcej tygodniowych lub dwutygodniowych odstępach. Mnie nie pozostaje już nic innego, jak powiedzieć się ma i pożegnać się z wami. Do następnego odcinka.